Siema, to znowu ja. Witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wybrać samochody add-on. Tutaj wam się teraz wyświetla, kto to wysłał. Oraz pokażę wam, jak wygrać, w sumie jednej osobie, jak wygrać Antonowa. Największy samolot na świecie. Także zaczynamy. Wygramy sobie takie na dwa najpopularniejsze samochody. Zrobimy sobie Replace i add-on. Z Nissana zrobimy sobie add-on, a z McLarena zrobimy sobie Replace. A zaraz wam powiem, czym się różni add-on od Replace, jakby ktoś nie wiedział. Także tutaj sobie to oczywiście pobieramy, jak to zawsze. Zapisujemy na pulpicie. I teraz tego Antonowa. Jest to ten Antonow. On jest bardzo prosty do pobrania. Też bardzo mega szybki. Tak naprawdę tak samo jak add-on samochód zwykły, bo to jest add-on. No dobrze. Także włączamy, odpalamy sobie oczywiście Open 4, klikamy Edit Mode. Tworzycie sobie model Air Force. Oczywiście, żeby to móc pobrać, pobieracie wszystkie rzeczy, które są w poprzednim odcinku z GTA, czyli w pierwszym. Tego wszystkiego potrzebujecie, bo to jest, żeby zacząć ogólnie modować, także zawsze miejcie to pobrane. Chyba że nowe wersje powychodzą, to ty też. Dobra, więc tak, czym się różni add-on od Replace'a? Jak jest add-on, to dodaje wam samochody, takie nowe samochody, które nie jeżdżą normalnie po ulicy. Jeśli jest taki tuning tutaj napisane, to oznacza, że macie tuning do tego samochodu. Teamplate, nie mam pojęcia, o co chodzi. McLaren, tutaj teraz add-on mamy Replace. Właśnie Replace to jest zamiana jakiegoś samochodu na właśnie ten McLaren na przykład. I on wtedy może jeździć sobie po mapie, ale takie samochody na przykład jak T20 albo Bugatti, nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywa w GTA, ale Bugatti na przykład nie będzie jeździć wam na mapie, tylko wam się zrespi w innym miejscu. Bugatti. Nie zawsze się oczywiście będzie respić. No ale dobra, bez zbędnego gadania lecimy dalej. Tutaj macie oczywiście instrukcję, w Readme zawsze macie instrukcję. To sobie skopiujcie. Zawsze to musicie kopiować, bo to jest wam mega potrzebne. Teraz tak, nie mamy nic w mod folderze, idziemy do update x64 DLC pack. Zabieracie obojętnie co, żeby to przekopiować, żeby móc to przekopiować. Oczywiście edit mod włączony i klikacie tutaj kopiuj tu mod folder. Tutaj wam się to kopiuje do mod foldera, czekacie chwilę. Chwilę czekamy. I wrzucamy sobie to tutaj oczywiście w moc folderze do DLC Packs. Właśnie macie u góry pokazane, gdzie to jest, gdzie to się znajduje. Teraz musimy skopiować sobie update RPF, więc macie u góry pokazane, gdzie jestem w tym momencie. I kopiujemy to do moc folderu. To też długo nie trwa. Także no niby wydaje się, że jest tutaj tego mega dużo, ale to aż te kopiowanie za chwilę się skończy. Tak naprawdę nawet w tym momencie się kończy. No. Jesteśmy w mod folderze, wysukujemy DLC list i .xml. Klikamy prawym przyciskiem myszy edit i tutaj zjeżdżamy na sam dół i dodajemy właśnie to skopiowane, co skopiowaliśmy. Tutaj jeśli mamy właśnie inaczej, te ukośniki zmieniamy je na takie, jakie są w poprzednich tych DLC listach. DLC pakach, nie wiem. I mamy tutaj jeszcze coś. Mamy tutaj jeszcze właśnie, gdzie mamy iść. Właśnie tutaj jesteśmy i mamy, więc tak, kopiujecie sobie oczywiście to. I mamy znaleźć extra title update.meta. Update data.meta jest to w tym miejscu, trochę u góry od DLC list. Zjeżdżacie na sam dół, tutaj klikacie sobie Enter i dodajecie kontrolem V. Wklejamy oczywiście. Tutaj sobie właśnie zapisujcie gdzieś sobie samochody, które respicie. Ten samochód będzie można było zrespić za pomocą nazwy GTR. Antonowa za pomocą nazwy AN225. No a nasz samochód Replace będzie replace'owany za T20 i właśnie nie będzie jeździł po mieście, także... No. Oczywiście nie wszystkie samochody działają, niektóre wam mogą wywalać grę. A i nigdy nie podmieniajcie gameconfig.xml, bo tam wam opisuje całkowicie grę. Dobra, więc tak, jak jesteśmy w Replace, to zawsze wchodzicie w Readme
i tam będziecie mieli gdzie to wszystko pobrać. Także tak, mamy tutaj Update X64 DLC Packs i wyszukujemy tego MP Lux 2, który tam był podany. Wchodzimy w to DLC RP właśnie, jak tutaj pokazuję, bo jest tylko to... też nie wiem, co się stało tutaj, że się tak zaciąłem. DLC RP w Copy to Mods Folder, czekacie chwilę, dokładnie, bardzo krótko. X64 Levels GTA 5 tutaj i teraz Vehicles i MP Lux 2 Vehicles.rpf. I tutaj podmieniamy te D20 właśnie pliki, te 3, które mamy tu. Wrzucamy, no i mamy. Zajmiemy się teraz vehicles.meta. Także tak, to wrzucamy, tutaj też mamy pokazane, gdzie to mamy wrzucić, więc tak, update, update RPF, DLC patch, teraz tak jest podłogą. MP Lux 2, zresztą macie tutaj napisane po lewo. Common data levels, pewnie tutaj będzie dokładnie GTA 5 i to tyle. O, tutaj coś tutaj się popsuło mi, wracam do DLC patch MP Lux 2, oczywiście tutaj. Common data levels GTA 5 i mamy tutaj vehicles.meta, tutaj wrzucamy te vehicles.meta z pliku. Teraz calcarcols.meta, tutaj też mamy napisane, gdzie to wymienić, tutaj po prostu się cofamy do daty. Macie u góry pokazane tutaj w Open 4, gdzie jestem w tym momencie. I zamieniamy carcols.meta. Carcols.meta. I to tyle. Tak naprawdę mamy już zainstalowany go samochód add-on tego Nissana, jak i McLarena Replay za T20. Teraz zajmiemy się tym Antonowem. Jest to bardzo szybkie i bardzo łatwe do pobrania, tak samo jak samochody add-on. Więc tak, wchodzimy sobie moc update X64 DLC pack i tutaj wrzucamy ten folder AN225. Następnie wchodzimy w moc update RPF common data, tutaj wyszukujemy właśnie tego DLC list.xml. Możecie wejść w readme i tam po prostu skopiować sobie, ale jeszcze pokazuję, jak można to robić. Kopiujecie sobie powyższy ten powyższym taką linkę jakby to nazwę i kopiujecie sobie nazwę folderu AN225. No i to tak naprawdę tyle, wchodzimy do naszego pięknego GTA. A, i nigdy nie wchodźcie na online z modyfikacjami, możecie dostać bana. Dobra, gdy już jesteśmy tutaj w grze, otwieramy sobie menu F8, wchodzimy sobie Vehicles Spawner, na samym dole jest Input Model i tam wpisujecie GTR, ten samochód Nissan, który pobrałem, albo jakiś samochód, który macie inny add-on. Jak widać, działa pięknie, ładnie, tutaj wszystko... No i sobie chwilę pojeździłem, jeszcze tutaj to było tak naprawdę przez przypadek, ale jeszcze pokazałem, że tutaj się on niszczy normalnie. Także teraz znajdziemy sobie TT20. Jest to w super i tutaj wszystko jest oczywiście alfabetycznie. Także ABC i tak dalej, nie? Wiecie, co chodzi? No tutaj mamy TT20, jak widać, jest McLarenik, piękny, ładny, no wygląda podobnie do T20, także trochę słaby ten samochód. No ale jest mało replays za te 20 samochodów, także tego jakby ktoś chciał, to można pobrać. Teraz zajmę się Antonowem, wytepam się tutaj na lotnisko dzięki Teleport Option i Waypoint. Odpalam sobie tutaj Spooner Mode F9, jest to dodane razem z menu. Klikam F, Spawn Entity The World Vehicles. I tutaj na samym dole jest input model i piszesz sobie AN225. No i ci wyskakuje ten piękny, wielki, ogromny samolot Antonow, największy na świecie. Tutaj macie jeszcze oczywiście środek pokazany. Oczywiście ten samolot można sobie otwierać u niego drzwi. Już on tutaj pokazuje. Tutaj właśnie w tym miejscu. Klikając prawym przyciskiem na Antonowa. No i możecie otworzyć wszystkie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj się gdzieś to otwiera, jak widać, tutaj się otworzyło, zamknęło, tutaj się otwiera. Nie wiem czemu to się tutaj nie ruszyło, powinno zjechać. Weź jeszcze tam przeczytaj readme w pliku. Jeśli też ci tak się stało, może coś tam będzie dopisane, czego ja nie zrobiłem. Oczywiście mamy tutaj oznaczenie i możemy sobie zmienić oznaczenia. Są dwa, lepsze oczywiście to. Nie wiem, może tobie się spodoba tamto. No i to tak naprawdę tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze pokażę, jak on tutaj lata sobie.
Oczywiście nie będę startował, bo to by za długo potrwało, mi się nie chce czekać, więc sobie po prostu użyję menu, klikając F3, żeby takie coś zrobić, macie link w opisie. Macie w poprzednim odcinku, w pierwszym z GTA modowania. Dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję na kanale, jeśli pomogłem komuś, lajka, oczywiście pod filmem, wbijajcie na TikToka.